Ja ogólnie mam tak do Was pytanie, bo pewnie już oglądaliście trochę już Deforesta gdzie indziej, albo samemu zresztą graliście, dajcie znać. I mam do Was pytanie, jak myślicie, czy to jest dobre podejście, że twórcy wydali tą grę jako Early Access? Czy powinni wydać to jako, nie wiem, DLC, albo czy gracze, którzy mają Deforesta, powinni mieć zniżkę na Deforesta nowego? Jakby myślicie, że to, co oni robią, to jest spoko? No bo to jest jednak 140 zł za grę, która nie jest gotowa. I ja się zastanawiam, czy to po prostu, czy tak to powinno wyglądać, nie? Nie nakładam teraz żadnej takiej, wiecie, wizji swojej, tylko jak wy myślicie. Po prostu się zastanawiam, nie? No bo to jest około połowa pełnej ceny gry? Tak, bo ludzie chcą. Co ludzie chcą? Być wykorzystywani, czy o co chodzi? Nie deweloperzy. Czyli uważasz, że deweloperzy robią to dla graczy, tak? Nie, po prostu zastanawiam się nad tym, nie? Mały kamień. Pamiętam, że ta gra to polegała na zbieraniu tony kamieni i patyków, nie? O! Więcej kamieni już nie mogę. Jakieś badyle jeszcze? Ludzie chcą grę, ale wyobraź, że nie chcieli jej wydać. Nie no, ja domyślam się, że oni nie chcieli jej wydać, bo gra nie jest gotowa, nie? Jakbym stawiał przynajmniej. Dobra, i tu niedaleko jest... Ty, dobiegł do mnie. Gdzie on jest? Kurwa, no jakby dobiegł, ale jakby nie dobiegł. Gdzieś jest w każdym razie. Niedaleko nawet, więc on rzeczywiście on do mnie biegł, tylko on po prostu przez tą rzekę przejść nie mógł. Ale jazda. Znaczy, ja nie wiem, powiem szczerze, ja bym tutaj nie mówił, że deweloperzy chcieli dobrze albo chcieli niedobrze. No to jest jakby, to jest model biznesowy, który im się spiął z pierwszej części. W sensie, że w pierwszej części zrobili to samo. Wydali grę, nie wiem, czy to samo dokładnie, nie śledziłem ich na tyle dobrze, żeby powiedzieć, że to samo. Ale po prostu to jest taki model biznesowy, w którym wydajesz grę Early Access, zbierasz pieniądze na kolejny development, dzięki temu dysponujesz tym budżetem, który jest dostępny w ramach tej wzajemnej współpracy. Że jakby gracze są częścią tworzenia gry, więc na bieżąco mogą dawać feedback, co im się podoba, a co im się nie podoba. Tak, żeby twórcy skupiali się na tych elementach, które gracze rzeczywiście chcą, nie? Czyli rzeczywiście jeszcze mądrzejszy od ciebie. Możliwe, nie? Ale chodzi tam gdzieś naokoło, gubił się. To w takim razie gra powinna być dobra. Co znaczy, że powinna być dobra? Ma mało życia. Czy ta ikonka bicepsa znaczy mało życia? Dobra, mapa tu nie działa. A ja potrzebuję tak. Potrzebuję pochodnie. Zapominam, że to lewym. Jak ją wydadzą, będzie fajna. No, to ciężko powiedzieć, nie? Znaczy, kurczę, no na pewno łatwiej to powiedzieć w przypadku tej gry niż w przypadku innych gier, ponieważ ta już jest robiona przez studio, które jest w jakiś sposób znane. To na pewno. Zjedz. Okej. Okay. A jak odzyskać życie? Leki pewnie, co? A kto normalnie by łaził jak dzik przez rzekę? No ja tak zrobiłem. Aha, mam przecież... Ale ta pochodnia nic nie oświetla mi. Nic, kurwa, nic.
Dobra, jeszcze dorzuciłbym. Kurde, a ja bym... Dobra, powiedzmy. Widzicie coś w ogóle na streamie? Działa wszystko płynnie? Przypominam, że to są maksymalne detale tej gry, więc luzik, nie? O, cześć Izu, siemka. Jak tam przygoda z Kelvinem? Na razie spoko, ale... Ale nie kminie w ogóle, co z nim jest nie tak, nie? W sensie, gościu naprawdę nic ten... Gościu nic nie kmini. Znaczy, kurde, no... Czyta, więc jest ogarnięty, nie? Okej, czyli to jest tylko taka mała jaskinia, jak rozumiem, tak? Nie może dalej przejść? Chyba nie. Czy można jakoś na mapie oznaczać, że jakieś miejsca już odwiedziłem i żeby do nich nie wracać? Czy nie da się? Czy one się oznaczą jako... Jako miejsca, które już zostały przeczesane przeze mnie? Ktoś coś wie? Wiecie, pytam was, czy warto kupić taką gierkę, no bo jestem ciekaw waszego zdania, nie? Jakby podchodzicie do tego, że jakby ta gra jest na tyle wartościowa, że warto to zrobić? O Jezu, Kalwin chodził w kółko, bo się pewnie stresował. Jezu, biedny Kalwin. Dlaczego ta latarka działa... Uuu, bo to nie jest taka zapalniczka, jakbym miał, jak myślę. O lol. Po prostu chcę wasze zdanie... O Jezu, ona płonąca była w tym, w moim plecaku. Nice. Znaczy, ja rozumiem, to jest gra, nie? Kurwa, Kalwin, nie strasz mnie, ja pierdolę. Jak ja się przestraszyłem, że coś mi tam w oddali się świeci. What the fuck? Dobra, idziemy dalej. Kurde, przydałoby się, żeby dało się odznaczyć checkpointy. Czy jak przytrzymam M, to będę mógł coś zrobić na niej? Kurde, przydałoby się, nie? Żebym mógł kliknąć. Bo ja rozumiem, że ta gierka jest dla fanów tego tytułu, czyli dla ludzi, którzy po prostu już wcześniej... już wcześniej grali w The Forest i po prostu tamto im się znudziło, albo nie wiem, zrobili to, co trzeba było zrobić. Dobra. Płyniemy w pław, zobaczymy. Nie słyszę i nie umiem myśleć samemu ponad polecenia, jakie dostanie. Bardzo, bardzo wygodne wyjaśnienie na temat tego, że ten AI jest po prostu durny. Ale to jest jakieś wyjaśnienie. Spotykaliśmy, powiem tak, no nie bądźmy krytyczni, nie? Jakby jednocześnie on jest debilem i to jest po prostu wymówka do tego, że twórcy nie stworzyli AI. Ty, co on robi po tej stronie? Poszedł naokoło. Jezu, on jest naprawdę smart. Ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest jakaś wymówka, a często graliśmy w gry, w których żadnej nie było wymówki, a i tak nasi kompani byli durni jak but. No rozjebany mózg to jakieś wyjaśnienie. Tak, to jest jakieś wyjaśnienie. W sensie, wiecie, to jest bardzo wygodne dla tworzenia gry, ale ej, fajnie, że to jakoś, w jakiś sposób wyjaśniają. To jest spoko. Ja zawsze lubię, kiedy gra próbuje nas wprowadzić taki stan, że czujemy, że rzeczywiście ta gra... Że da się to gdzieś umieścić w naszym mózgu, nie? Że gdzieś tam jest podejście nierealistyczne, ale powiedzmy kinda zrozumiane, nie? Że ktoś o tym pomyślał, nie zrobił po prostu nadpierdzia. To jest spoko. Często grałem w gry, w których AI był durny jak but, a byli na przykład jakimiś złotawcami Special Forces albo innymi FBI, a chodzili kurde jakby ten, jakby w życiu z domu nie wyszli wcześniej, nie? Ale nic nie widać, nic, kompletnie. Ale jaja. Przynajmniej jakaś latarka, ale oczywiście na razie nie mamy, nie? Jakie w ogóle jest wasze zdanie z tego poprzedniego Foresta? Graliście? Lubicie? Ja pamiętam, że grałem w tego poprzedniego Foresta i... Chyba, czy to jest duży spadek? Nie wiem. Ja pierdzielę, zaraz się zabiję. Grałem sporo nawet w koopie, bo... Dobra, pewnie za chwilę się ktoś obudzi, że ma w tej grze 400 godzin, albo 600, albo 1000. No ja mam 50, nie? Dla mnie to jest sporo, bo rzadko kiedy w jakiejś grze spędzam 50 godzin. No w Hogwarts Legacy spędziliśmy...
nie wiem, 10 godzin, może z 15 godzin, a już mi się ta gra znudziła. W sensie, do Hogwarts Legacy chciałbym chociaż jeszcze raz wrócić, żeby trochę pogadać o tym, jakie są moje wrażenia z tej gry. I coś mi tam mruczę, nie wiem, czy to Calvin, czy ktoś chce mi najebać, nie wiem. Na razie mnie to chyba nie interesuje. Kurde. Ale mam wrażenie, że po prostu 50 godzin to jest dla mnie jakiś taki w miarę spory czas. Przynajmniej na tyle, żeby powiedzieć, że dobrze się tutaj bawiłem, nie? Tylko pytanie, czy panienka 3 ręce, 3 nogi będzie miała lepsze AI? Gdzieś widziałem zdjęcie, zresztą w miniaturce użyłem. Jakieś babeczki, która ma 3 ręce i 3 nogi. Jest jakiś sygnał pokazany, ciekawe. Ale obecnie jeszcze nie dotarłem do niej. Grałem z tą chwilę, a potem już w ogóle. Tak, to z tobą grałem w koopie. Kurde, już zapomniałem, z kim ja grałem w koopie. Ty, no rzeczywiście, graliśmy, no. I fajnie było. W sensie, kurde, no. Nie siadło nam to, nie? Ale dobrze rzeczywiście wspominałem ten koop. Nie pamiętałem, że z tobą, ale dobrze wspominałem, że dobrze było mi pogadać. Ale nie pamiętałem, że to było z tobą, więc... No, to chyba nie umniejsza temu... Tylko po prostu dobre wspomnienie. Ale rzeczywiście, w grę już od tamtego czasu nie grałem. Ja nie wiem w sumie dlaczego. Kurwa, nic nie widać. Ja pierdziu. Dobra. Oh my god. Noc, nie? Małe kamyki. Bo jeśli inni towarzysze będą równie dojebani, to cała magia narracyjna będzie się jebać. Tak, to może tak być rzeczywiście, że jeżeli całe AI będzie durne, jak ten gościu, to nie możemy wyjaśnić, że wszyscy się uderzyli w głowę, no bo to tak, wiesz, to nie przejdzie, nie? Dopóki tylko jemu coś strzelił do łba i jest naszym takim, no się trochę śmieje, nie? Ale takim niewolnikiem, gościem, który nie ogarnia, to jest spoko, bo mam gościa, który będzie mi zbierał drewno, nie? To ułatwi na pewno budowanie osady. Pamiętam właśnie, że deforeście najbardziej co mnie wypaliło, to, że tam po prostu dekadami chodziłem po cały czas po lesie i kosiłem te drzewa, nie? Tydzień, dwa tygodnie, ciągle drzewa, nie? I o ile budujesz pierwszą bazę, to było zabawne, nie? To było w chuj nawet zabawne. Ty normalnie turla się, nie? Podnoszę i się turla. Fuck z tym... Tak? I to nawet było haha, ale powiem szczerze, że jak już tysięczny raz znowu musiałem zbierać kolejne śmieci, no to już miałem dość. A teraz będę mógł zatrudnić mojego kolegę, który nie potrafi wchodzić do tych poszczególnych lokacji i on to będzie zbierał za mnie. Znaczy może nie za mnie, ale ze mną. Czyli nigdy nie robiłeś farm na mutanty do drzewa? Nie wiem, co to jest w ogóle, wiesz? Nie wiem, co to jest. Natomiast ja nie śledziłem tak systemu gry, więc być może po prostu pominęły mnie te wszystkie atrakcje i pomysły na tę grę. Po prostu nigdy się nie dowiedziałem. Jak ja samemu nie wykminiłem, to się tego nie dowiedziałem. Tu jest jakaś puszka. Co to są za puszki? Konserwy. A, karma dla kotów. Pić mi się chce. Butelka wódki to jest picie? Chyba nie. Brud. Ty, wychodzi na to, że nie mam nic do picia? Mam konserwę, ale konserwa to chyba nie służy do picia, nie? Ty, nie mam co pić w ogóle. Ja mogę pić z wody? Więc wystarczy tylko takiego wkurwić i możesz potem sobie tylko zbierać. No rozumiem, no teraz będę miał niewolnika, który będzie za mnie to zbierał, nie? Jakby kumasz czacze, nie? O, tutaj takie lorowe, że on sobie siedzi tutaj na fotelu. Fajnie, śmieszne nawet.
Yep. Wydaje się, że to wszystko tutaj. Kurde, moja postać mówi, że chce pić i moja postać mówi, że chciałaby... Kurde, jak się pije tutaj? Ktoś wie? Użyj plandeki, żeby zbudować chronienie. Ej, czy mogę się napić z tego źródełka tutaj? Ty, no mogę, nie? Ale jaja. Jakbym umarł z tego powodu, to byłaby beka. No dobra, no i to nie potrzebuję już pić. Ale dalej moja postać mówi, żeby chciała spać. Powiem tak. To jest dopiero roszczeniowe tutaj. Moja postać jest bardzo roszczeniowa w tym wszystkim. Topór taktyczny. Ręcznie wykonana włócznia. Te ledy są fajne nawet. Może taki żółty, fajny, jakiś słoneczny. I powiem ci tak, no fan. A teraz moja zapalniczka też tak będzie świeciła na ten kolor, nie? Szkoda. Tam bym mógł pójść, zobaczyć jeszcze jaskinię? Kurde. Ja mam duży problem. Bo tam coś mi świeci, ja chyba tam pójdę. Użyj plandeki, aby zbudować schronienie. Dobra, czekaj. Plandeka. No i co? No i jakby... I co? Co się odjebało? What the f... What the f... Co się teraz stało? Wiesz, co jest zrobiona dzida? Nie wiem. Aha. Co tu się stało? No nie wiem. Otworzę B. Czy ja będę mógł to rozłożyć? Jakbym chciał to teraz zebrać, to co? Już tak zostanie tutaj? Te plandeki zostaną? Tryb budowania, pułapki schronienia, czujesz głód, okej. Co ja robię z tą plandeką? Okej. Jakby... No musisz skończyć zebrać. Możliwe, nie? Właśnie dlatego próbuję to zrobić. No chyba skończyłem, nie? Jakby...
I co? No i chuj, nie? Jakby... Okej... Okay. Yeah... Okej... Okay. O! Można rozwalić. Stara, dobra, brutalna siła. Dobra, poradziłem sobie, nieważne. Rozjebałem na kawałki, jest gituwa, nie? Jakby. Taka rozkmina tu weszła w ogóle. The fuck is going on? Mam badyle. Okej. Okay. Dobra, dawaj mapę. Tam coś jest, więc idziemy. Moja ulubiona metoda, nie? A tutaj takie małe jeziorka, tu przepłynąłem, bo myślałem, że jest głębokie. O, przyszedł ty! Ziomek przybiegł tutaj, hopsa. Widzieliście? To normalnie biega i se jest, nie? No siema mordo, ja bym chciał tutaj cię wyjaśnić delikatnie. O, cześć. Calvin, pomóż. On tu biga. On tu jest. Calvin, chodź tutaj, kurwa. Muszę mu kartkę dać. Dobra, Calvin, temat wyjaśniony. Dobra, trzeba byłoby się pozbyć zwłok. Tak, żeby nikt tutaj, wiesz, nie miał... Kurwa, bo mnie zobaczą z tym. Fuck. Cześć. Nie, to Calvin, dobra. Tylko Calvin. Dobra. No i dobra, i mamy problem rozwiązany. Ktoś widział, nikt nie widział dziubdziuba, nie? Nikt nie, już nie połączy faktów, dobra. O kurwa, ty, chyba połączy fakty. Dobra, trzeba się pozbyć drugiego. No co zrobisz, nie? Jakby nic tu nie zrobisz. Dzidzia, przed dzidzia. Uwaga, dostał. O kurwa, jak zaczęło się lagować. Sakra. A! I też jak coś. Dobra. Nie, spoko, jakby... pozbędziemy się go po prostu. Nikt się nie szczai. A, głodny byłem. Głodny nie jestem sobą. Baton energetyczny. No, hapsnij se mały. No, nie zacząłem ery, to były dwa gryzy i spierdalaj. No, cięcia budżetowe, wiesz. Ja ci powiem, nie? To ci powiem, to ci powiem, no. Czy ja podniosłem to dzidę? Podniosłem. Mam trochę siekierę brudną od krwi. Czy mogę ją wyczyścić? Ty! Czysta się zrobiła! What the fuck, man? Ej, ty... Okej, czy ja piję przed zwłokami, czy po zwłokach? Kurwa, po zwłokach. Niedobrze. No cóż, nie jestem zbyt mądry. Ale selekcja naturalna mnie wyjaśni, by the way. Wytrzyj się o Calvina. Nie, nie, spokojnie. No cześć, jeden stream tutaj i drugi inny streamer na Twitchu. Co mam zrobić? W sensie, odpal dwa streamy i oglądaj ten, który wolisz bardziej. Ten drugi się nie obrazi, by the way. Jak będziesz ze mną. To już dawno była taka mechanika. No, okej, no wszystko było dawno. Dajcie mi się cieszyć grą, kurde. Spokójcie się. Cieszę się bardzo, że to jest, okej? To nie jest porównanie dwóch gier. Ja ich nie znam, nie wiem. Nie znam się, zarobiony jestem.